Witam wszystkich bardzo serdecznie. Wraca Wigor Poradnik 2.0 i porozmawiamy sobie troszeczkę o naszej ulubionej grze. Dzisiaj mam gościa specjalnego, który będzie towarzyszył w ramach tej odświeżonej serii i można powiedzieć, że to jest nasz najbardziej pojętny uczeń, mój Kowala, gracz, którego wszystkiego nauczyliśmy, a tak na poważnie to nie jest prawda. Gracz zjada nas umiejętnościami praktycznie na każdym poziomie, a gościem moim jest dzisiaj Momanek666. Witam cię. Witam, witam wszystkich. No. I dzisiaj sobie właśnie porozmawiamy o Wigorze, jak grać, co budować i ogólnie umówiliśmy się, że troszeczkę rad też udzielisz zarówno dla tych początkujących graczy, jak i tych bardziej zaawansowanych. Jeżeli tutaj mamy kogoś z widzów, kto jeszcze nie wie, kim jest Momanek666, to wystarczy tylko tutaj podejść do tej tablicy, gdzie mamy wyniki i możemy sobie spojrzeć na poszczególne tutaj tabelki. Jeśli chodzi o encounters, czyli o wyjścia. Momanek, jesteś na czwartym miejscu. Kile, no to jesteś na pierwszym. Jeśli chodzi o loot, też jesteś na pierwszym. Drop, jesteś na pierwszym. Survival i kills per encounter, to tutaj... Znaczy, tam to jest ciężko jakby to sprawdzić, nie? Bo nie można sprawdzić, kto jest na pierwszym, nie? No właśnie, też mi nie pokazuje. A jaki masz teraz współczynnik kills per encounter, czyli zabójstw do wyjść? Jak to tam u ciebie? 1,6. 1,6. No to powoli cię gonię. U mnie jest 0,47. A survival jaki masz? 58, 20, 30, 58, 30. No, to tutaj jestem troszeczkę lepszy, ale w innych statystykach to zdecydowanie wygrywasz. Dobra, chciałem się ciebie właśnie podpytać, jakie były początki twojej przygody z Wigorem. Jakbyś mógł tutaj trochę o tej grze nam opowiedzieć. To ja w 2019, jak były targi E3, oglądałem i patrzę na Xbox, nie, tam mówię, zapowiadałem na Xboxie, no tutaj mamy dla was dzisiaj jeszcze dzisiaj, nie, do ściągnięcia darmowa gra. Battle Royale Survival, nie? Kurwa, ma Battle Royale Survival? Obejrzałem ten filmik, mówię, świetnie to jest, nie? Wybrałem se, zagrałem, nie? Tylko że ja przez dobre 2-3 miesiące to grałem, ja taki nieogar, nie? Ja, bo gra się zmieniła diametralnie. To, co dzisiaj jest, Wigor, a to, co było na premierę, to są dwie różne gry. Rozkład ma w ogóle to, co, jak się bronię wybiera, nie? Znaczy, shelter się nie zmienił, ale reszta jest pozmieniana i ten, tam gdzie się bronię wybiera, to kiedyś był taki kwadracik, był takie okienko i w nim były tylko 4 bronie. I ja zawsze myślałem, że tylko są te 4 bronie do wyboru w tej grze. Tam był, tylko że teraz są złote u góry, a kiedyś były białe u góry. I myślałem, że tam jest, zaraz wam powiem, co to było. Pierwsze 4 bronie pamiętam. Na pewno był Thompson, shotgun i ten, jak mu leci, nie PM, tylko Luger, i WZ-a. Luger i WZ-a. I chyba nóż jakiś. Ja mówię, kurde, tylko 4 bronie. Ale później zacząłem brnąć od ludzi, którzy na przykład mieli niebieskiego tego, SG1. Ja mówię, skąd oni to mają, nie? I kiedyś coś tam siedziałem, nie, i tam analogiem pociągłem w dół. Patrzę, a tam jeszcze dalej są bronie, nie? I mówię, i tu jadę, patrzę, jakie ja tu mam bronie w ogóle, nie? I mówię, kurde, nie? I tak zacząłem ten, nie? W ogóle jedzenie kiedyś, znaczy kiedyś jedzenie się zbierało bez celu. No po prostu zbierałeś i wrzucałeś się tam, nie? I była lista, kto ma najwięcej wrzucone i ten, nie? Mi się udało najwięcej wrzucić, byłem na 5. miejscu, nie? Na Xboxie, miałem 350 tysięcy jedzenia. Później wprowadzili, była zmiana taka, że 55 tysięcy, ale nie jestem pewien teraz. 55 tysięcy chyba na tydzień, ale za to było tam 2 złote paki, czy fioletowe, czy niebieskie, tego było. I myśmy zawsze, pamiętam, wrzucało się albo 85 tysięcy, tak, 85 tysięcy jedzenia, a 55 to było ten. 55 to były tam bez tych dodatkowych złotej jednej bodajże, coś takiego było. I pamiętam, że wszyscy tylko zbierali 55, nie? Czyli już wtedy wprowadzili nagrody właśnie za przekazywanie jedzenia. Na następną zmianę wprowadzili, tak, już były nagrody, tylko te nagrody nie były adekwatne do tego zbioru, jaki był. Bo kto, nawet jeśli chciałeś ten drugie miejsce zebrać,
to i tak było dużo skrzynek, to i tak musieli zebrać 55 tysięcy. Chyba. No Albo, tak. albo 35, albo 55. Nie jestem pewien, ale coś z tych. Mi się wydaje, że 85 było pierwsze, nie? Ale to I też miałeś mówi... takie, wejdę ci jeszcze w słowo, to też miałeś takie ograniczenia czasowe jak teraz, że na przykład w tygodniu, Tak, czy... tydzień na to miałeś, nie? Tydzień na to miałeś? O kurna, to Tak. krótko. Chyba tydzień był. Tak. No i później ten wpadli na pomysł, że ludzie zaczęli pisać, że to nie jak się ma do tego, bo nikt tyle nie ma, nie? No to wpadli na pomysł, żeby zrobić ten, tak jak teraz, nie? 10 tysięcy żarcia dostajesz po jednej skrzynce. Jest to fajne, nie? Dla początkowych graczy to proponuję zbierać, wrzucać tyle, ileś ma zbierane. Czyli na przykład ktoś zaczyna i tam udało mu się 1000 nazbierać. Nie wrzucałbym tego, nie? Poczekałbym, nazbierałbym do 5000 to jest ta optymalna ten, nie? Gdzie można już wrzucać, nie? No właśnie, Więcej nie warto. podejdę do tego i zobaczę, jak to wygląda. Bo to się resetuje zawsze w niedzielę w nocy, przynajmniej Tak, teraz, według po czasu. północy, po północy. Tak, według czasu polskiego. Czyli jeśli ktoś ma na przykład uzbierał od poniedziałku do, powiedzmy, do niedzieli, do popołudnia te 4900, no to wie, że tam jak jeszcze uzbiera tam te 100, no to wtedy może oddać na tą To masz skrzynię to w wizji. fioletową. Tak, to się opłaca, nie? Ale żeby na przykład masz, nie wiem, 7,5 tysiąca i wrzucasz te całe 7,5, to się w życiu nie opłaca, bo te 2,5 tysiąca stracisz. Tak, a możesz mieć na następny tydzień, żeby mieć wtedy tą Dokładnie. special issue crate. Okej. Okay. Tak, No to tak, jest tak. ważna informacja. Jeśli ktoś nie wie, no to w ten sposób może sobie zaoszczędzić. Tym bardziej, że zdobyć tą special issue crate to też nie jest łatwo, bo teraz na wyjściach rzadko kiedy drop jest aż tak podbijany, chyba że trafią się naprawdę sami dobrzy gracze, też pewni siebie, że uda im się tego dropa zdobyć, to wtedy podbijają. Zauważyłem na tym, oglądałem ostatnio streama od kogoś i widziałem, że chyba na Facebooku było puszczone i że same zielone były te, czyli początkowi gracze mieli, nie wiem, chyba na 2 złote i coś jeszcze podbite, ale to były same te rain jackety, nie? A teraz chciałem się ciebie o taką rzecz podpytać, bo jestem właśnie przed budynkiem swoim, przed swoim schronem, no i mamy strzelnicę. I ogólnie co sądzisz o strzelnicy? Uważasz, że ona jest przydatna? Jakie jest twoje odczucia na Znaczy, jej ja temat? powiem tak, żeby nauczyć się dla początkowego gracza, jeżeli chcesz się nauczyć strzelać, to w życiu na strzelnicy się nie nauczysz. Bo strzelnica ci, ta kukła ci nigdy nie odda tego, co postać na mapie, tak? Jak dla początkowych graczy warto chodzić na shootout, nie? Na tą strzelnicę, nie? Czyli poczekaj, teraz wejdę sobie, wrócę ze strzelnicy. Czyli shootout akurat w tym momencie mam niedostępny, no bo jesteśmy w teamie we dwóch, ale na jednego gracza to mówisz, że wchodzisz w ten tryb. I na czym ten tryb Tak. polega? No trzeba, no strzela się, nie? Giniesz, odradzasz się, nie? I tam jest 10 minut na to, by najwięcej ludzi zabić, nie? I tam kiedyś było lepiej, bo kiedyś było za pierwsze miejsce 3 złote skrzynki te shootoutowe, za drugie było 2, a za trzecie 1, nie? No to jak ja zacząłem tutaj grać, no to ja grałem przez weekend, to zająłem tylko, grając to przez weekend, zająłem raz drugie miejsce i raz trzecie miejsce, nie? Tak to cały czas pierwsze, nie? No to ładnie. Tam, nie wiem, ponad 100 tych skrzyni miałem, nie? To i tam kiedyś leciało 60 koron z tych skrzyń. Dzisiaj leci tylko 30 i 15, nie? No kurde, i tam niebieski, no pełno tego było, nie? No ja mówię, nie? Ja zanim poszedłem grać w Encantery, siedziałem na tym, na shootoutcie, nie? Nabijałem se te, nie? Bo wiedziałem, że z czasem przyjdą lepsi gracze, nie? Bo w każdym stawie znajdzie się większa ryba i tak samo było, nie? Z czasem przyszli już lepsi, już później o pierwsze miejsce naprawdę trzeba było walczyć, nie? A tak jak byłem na początku, no to kurde, biłem, nie? Po 25 do 0, nie? Wiecie, na shootoutcie też warto, jakby to powiedzieć, nie że kampi, ale poznać mapę tą shootoutową i wiedzieć, w których miejscach ludzie najwięcej biegają i je No tak. obserwować. Nie, że kłaść się w rogu gdzieś tam i czekać aż ten. Nie, to nie. To nigdy, bo nigdy nie zabijesz tylu, ile trzeba. Ale jak opanujesz tam, gdzie ludzie się respią się, nie? I biegają, zmieniają pozycję, po skrzynki biegają te z bronią, bo tam to zawsze coś zabijesz. I na shootoutie jest to, że tam są bronie dostępne, wszystkie te, które na Encanterach spotkasz. Czyli jeżeli na przykład... M16, Beagle, Gewera, Habard, to wszystko spotkasz na Encanterach, więc tam warto, karabiny te maszynowe, tam warto właśnie pograć, żeby bo można iść na eliminację na początek, ale na eliminację to jest gówno, tam nie gra, nie? To mi się w ogóle nie podoba, nie? To jest daremne, nie?
Ale tam naprawdę, tam opanujesz, bo tam będziesz cały czas. Tam wiesz, na eliminacji zabijesz, dostaniesz kurde kuszę albo jakąś broń, z której nigdy nie będziesz strzelał i nie musisz grać. A na shootaucie znajdziesz broń, którą będziesz na pewno grał. No bo Czy tak, łomi, pepesza. To są przypomnijmy, bronie. shootout jest takim klasycznym jakby deathmatchem, że każdy jest sam, a Każdy na każdego, eliminacja, tak. tak, a eliminację z kolei możemy Team. grać w teamach i to na Tak. czteroosobowych, I to bo bardziej gramy takie 4 na przejęcie, capture 4. the flag bardziej, nie? Bo na koniec i tak jest flaga do przejęcia, jak się nie rozstrzygnie mecz, nie? Czy jeśli tam powiedzmy, że nie wybijemy wszystkich z przeciwnej drużyny, no to wtedy jest opcja właśnie zdobycia flagi. I w ten sposób Tak. jedna drużyna może wygrać. No, czyli jeśli ktoś na przykład, zakładając, ktoś w tym momencie ma poziom pierwszy i chce poznać też broni i mniej więcej co go będzie czekać w przyszłości, nauczyć się jako tako strzelać, ogarniać, to najlepiej właśnie, żeby spróbował shootout. Tym A, bardziej. pograć sobie trochę szutowe. Nie zniechęcać się, że kurde, ostatnie miejsce, ostatnie miejsce, ostatnie miejsce. Nie. Pograć sobie. Tam nic nie tracisz, nie? Bo na Encantera jak wyjdziesz i weźmiesz się na, o, powiesz, o kurde, ja to jestem dobry, wezmę sobie taką i taką broń, nie? A zaraz dostaniesz bęcka na pierwszym lepszym zakręcie i koniec jest, nie? No tym bardziej, Bo... że jak zginiesz, to stracisz wszystko to, co Tak, znalazłeś, i tak, broń, tak. i rzeczy, z którymi wyszedłeś na tą misję. Tak. No dobra, no to już wiemy. Dobrze, teraz chciałbym z tobą porozmawiać o samym schronie. Ty już masz tam cały schron wymaksowany. Przejdę Tak. sobie teraz do tych poszczególnych parametrów, co gdzie mamy, czyli crafting table, woodlog i tak dalej, i tak dalej. I chciałbym z tobą porozmawiać. Jeszcze teraz wyjaśnię kolory na szybko. Kolor biały to znaczy, że jeszcze nie mogę rozbudować danej rzeczy. Jak tutaj na przykład mam water distillation, ponieważ na czerwono, jak widzicie, brakuje mi określonej ilości chemii. Kolor żółty albo złoty oznacza, że mogę już produkować, mogę zbudować dany element i poniżej, jak spojrzycie, fertilizer, metal parts, wire pokazuje, ile mam i ile jest wymagane, żeby wbić na wyższy level. A kolor zielony oczywiście oznacza, że dany element schronu już jest na najwyższym poziomie i dalej nie da się go już rozbudować. No i teraz tak, jeżeli zaczynamy grę, jesteśmy początkującym graczem Oman, to co najlepiej iść? Jakie są kluczowe właśnie elementy schronu, które należy rozbudowywać według ciebie? Jak dla mnie to pierwszą rzeczą, którą zrobiłem ja, mając już wiedzę z Xboxa, wiedziałem co i jak, no to pierwsze zrobiłem Water Distillation, wybudowałem na trzynastkę. Czyli to jest dla ciebie kluczowe takie na Tak, tak, początek. tak, tak, tak. No ja nie widzę, jakie rzeczy są potrzebne, to wam nie powiem. No, u mnie na szczęście widać. Ja mam Tak. na chwilę obecną na poziomie 11 z 13 i u mnie jest pokazane, że to redukuje czas craftingu, czyli tworzenia rzeczy o O 80%. consumables, tak. No to jest pierwsze. Później bym powiedział. Znaczy tak, później bym robił rzeczy, które. Znaczy skupiłbym się tak. Pierwszą rzeczą, którą bym ulepszał, to jest water distillation. Oprócz tego podnosiłbym wszystko, do którego niepotrzebne jest chemia i szkło. Czyli chemię i szkło oszczędzać, tak? Tak. Chemia i szkło tylko na water distillation, a resztę, które tam fertilizer jest potrzebny, nie wiem co tam jeszcze, bo ja już mówię, te rurki czy coś, to bym ulepszał, bo to mi jest na ten. W międzyczasie można też sztył podnosić, bo on nie potrzebuje bądź razie ani chemii, ani szkła. Dlatego to bym ze stół robił, ale i mówię, wszystkie rzeczy, do których nie jest potrzebny ten. Chemia i szkło. No bo stół, tutaj jak widzicie teraz na ekranie, na każdym poziomie stołu mamy odblokowane schematy do danej broni. Oczywiście to nie są wszystkie bronie, które są dostępne w grze, ponieważ schematy możemy również odnaleźć w skrzynkach, o ile dobrze pamiętam, tak? No tak, z tego wylatują, nie? Z tych krejtów, nie? Z dropów, nie? Tak, czyli zarówno możemy zdobyć poprzez granie eliminacji, shootoutów, zdobywać właśnie zrzut na klasycznym encounterze i gdzie jeszcze możemy. Jeszcze coś pominąłem? No i oczywiście z tego przekazywania jedzenia raz w Tak, tygodniu. tak, tak, Wtedy tak. Już jeszcze. I tam coś to są pamiętam. wszystkie. Tutaj, jak widzicie, nie na wszystkich mam oznaczone schematy, jak na przykład RPK 74, Mortar Strike, czy na przykład Armor Plate, ponieważ
Do tych rzeczy akurat schematu nie mam. Jeśli mam na przykład tutaj poziom 10 odblokowany i mam armor plate, to znaczy, że ja gdybym znalazł schemat na armor plate, to wtedy mógłbym już produkować, bo mam spełnione wymogi właśnie No. tego stołu. No dobrze, czyli tak, water distillation jest priorytet, a później wedle uznania, jak ktoś ma surowce, to może i box of Tak, herbs budować. tak, znaczy, jeżeli chcesz zbierać później jedzenie, no to możesz robić te Rat trap. pułapki, tak, no, pułapki na szczury, ale mówię, nie zużywać chemii i szkła. No to są bardzo deficytowe towary, Tak, to bo prawda. te najważniejsze są, jakby nie patrzeć, najważniejsze są te rzeczy u góry, co są, tak? Od, jakby nie patrzeć, stół, water, chemical distillation, bo chemical dostaniesz za rozkładanie tych rzeczy, tak? Będziesz dostała Tak, więcej kasy. więcej dostajesz materiałów, Scrap tak. bin to też bym, to w ogóle bym na koniec zrobił, nie? Bo to jest beznadziejne, nie? Ten wind turbinę, ona też chyba nie potrzebuje tego, a tam chyba drut potrzebuje, tak? Drut i elektronika, tak. O, no, no to to są rzeczy, które się znajduje, nie? Jakby nie patrzeć, nie? To bym jeszcze robił. Electric generator też Tak bym mógł robić. średnio. Bo to też później zależy od tego, ile będziesz miał materiałów, żeby coś robić. No bo jak coś będzie miał tu się robić kilka dni, no to wiadomo, że dobrze mieć zrobione możliwości puszczenia coś obok, tak? Coś Tak. razem w tym samym czasie. Ale też bym na to się nie pchał, nie? No tutaj ten outhouse i smoke, ten, no one bo obydwa potrzebują i szkło, i chemię. To mówię, najpierw bym robił sobie te same te, bo one tam potrzebują. Powiedz, one potrzebują. Bo tu jeszcze jedne robią materiały, tak? Tak, mamy właśnie, to chodzi, wiesz co, chodzi jeszcze, pójdziemy od góry, przejdźmy teraz do anteny, co byś powiedział na temat anteny, bo ona nam z kolei produkuje Krauny. korony, tak. No kurde, jak będziesz miał materiał i nie będziesz miał na co go wydać, nic się nie będzie budować, no to wiadomo, że tą antenę sobie możesz zrobić, nie? Tak samo ten woodlock, tak? Dobrze mówię, to jest woodlock? Tak, Tak, tak. Woodlock. Jeżeli masz materiały i tu śmiało możesz to robić. Jeżeli, mówię, najważniejsze jest chemia i szkło, bo tu na początku to mało tego potrzeba, ale później tam już chyba będzie w 9-10 tysięcy chemii potrzeba, nie? 7 tysięcy szkła. No to naprawdę trzeba ten, nie? Tak, to już są duże wartości. To już, tak, to już trzeba później chodzić głównie, jak będzie na przykład taka mapa, na chemię najlepszą mapą jest tak, bruk, na szkło najlepszą mapą jest kilka anten, na paliwo najlepszą mapą jest Dwerg Forest. To są trzy mapy, które mają, można powiedzieć, swoje surowce, tak? Gra się je głównie po to, żeby te materiały tam zebrać, nie? Research, nie? Te trzy mapy. Reszta to jest jak idziesz jak ten, nie? Bo reszta resortu to znajdujesz różnie, nie? Bo teraz moim zdaniem tak mi się wydaje, że oni pozmieniali, bo kiedyś było coś takiego, że jeszcze tego Battle Passa nie było i były po prostu aktualizacje nowe i tam nowe broń dodawali i oni jakby to powiedzieć, zmieniali rozmieszczenie tych resortu na mapie, nie? I kiedyś było na przykład ten, w tym wojskowym, na baterii, w tym wojskowym miasteczku na dole, tam weszłeś te trzy domy i byłeś pełny lutu. Byłeś pełny wszystkiego, bo tam było wszystko, chemia, szkło, wszystko było napchane, nie? Z czasem widocznie ten, nie? Musiało ten, chyba widzieli, że nie wiem, ludzie za dużo zbierają czy co i ukrócili. Później tak to zmieniali położenie tych, bo raz w tym domu było, raz w tym, raz w tym, raz w tym, a teraz po prostu jest tak, jak jest i jest po prostu biedny, nie? No niestety, dlatego też trzeba z głową starać się grać. No mi to akurat zawsze tam średnio wychodzi. No dobra, słuchaj, czyli tak, teraz przechodzimy. Jesteśmy na Woodlock i zaraz obok mamy Box of Herbs. Właśnie zarówno Woodlock, jak i Box of Herbs produkują nam materiały, za które możemy produkować poszczególne rzeczy. Więc tak jak mówiłeś, to jak mamy na to materiały, to możemy sobie tam Tak. rozbudowywać bez straty właśnie tych Chociaż ja już kluczowych. bym wolał zamiast tych, którzy produkują materiał, to bym poszedłbym w jedzenie bardziej, nie? Tam, gdzie jedzenie będziesz miał i to jednak jedzenie jest jeszcze z takich resortu jest potrzebne na jedzenie, że akurat on ci nie koliduje z water distillation, nie? Bo ktoś powie, a water distillation, po co ci? Ale zobaczycie, water distillation, czyli tak, lekarstwa robisz od razu, leki.
Będziesz miał radia od razu, będziesz miał plan na armor, robisz go od razu, plan na granat, robisz go od razu, wszystko od razu, nie? Tak, na nic nie czekasz. Ja na Xboxie miałem tak, bo nie wiem dlaczego, ale pewna grupa graczy miała to zepsute. Ja miałem, mimo to, że miałem wymaksowane wszystko, musiałem na radia czekać 12 minut. O. Mi się po prostu nie opłacało brać radii na mapę, nie? Ale nie tylko ja to miałem, nie? Dużo graczy miało tak. Mi się wydaje, że ci na początku co przyszli, to mieli to, a później ci co później dołączyli do gry, to jakoś to robili i to normalnie. I później jak to naprawili, no to jak to naprawili, to już mi nie było szkoda, bo ja miałem tam chyba 800 radii, ale mi szkoda było brać tych radii tyle, nie? Bo ja tam później jak już grałem, to brałem po 6 radii na mapę, nie? I ten, jak grałem tam z takim znajomym, to on 6, ja 6, jeszcze tam jeden kumpel i każdy po 6, żeśmy biegali, nie? To taką strzelaninę, żeśmy się bawili, to, ale to wtedy tam wszyscy mieli, nie? Na Xboxie, chyba że nowi gracze, to wiadomo ten. Tutaj przez to właśnie takie maszowanie tych radzi zmienili to, że tak, tak. Można mieć po 2 te, nie? Po 2 złote przedmioty, nie? Mnie to no, akurat bardzo cieszy, bo nieraz dopiero się zaczęło grę i od razu człowiek był wykryty i za chwilę ginął. Tym bardziej, że wcześniej nie było nawet komunikatu, że jesteś radnikiem wykryty, więc mogłeś iść nieświadomy, a już na ciebie mogło trzech gości polować i zaraz mogłeś ja dostać kulkę. Jak biorę radia, to tak, nie? Dwa, jak biorę, gram solo, to zawsze tak. I jedno, jak atakuje safe, kontener czy coś, nie czuję się pewny, mówię, że gdzie... przychodzę na przykład jako, nie wiem, przychodzę tam, przebywam 400-500 metrów, czy tam 300 i przychodzę, dalej jest otwarty, więc coś tu śmierdzi, nie? Trzeba puścić radio i ten, no to wtedy go nie puszczam, bo no, wejdę na kontener i dostanę w cytę, nie? No to wiadomo. Ale i jedną zawsze zostawiam na pakę radio. Czyli jak jest zrzut już zaopatrzenia z samolotu. Tak, jak już drop spada i już leży, ja gdzieś tu się czaję na niego, i coś wydaje mi się, że no nie idzie, to se puszczam. I wtedy, o, patrzę, albo jest daleko, albo nikogo na mapie nie ma, nie? To zależy, tak? Jeżeli nikogo nie ma, no to zawijam, nie? Jeżeli ktoś jest, no to staram się walczyć, nie? Żeby zdobyć go, no. Tyle. Dobra. Granatów teraz... nie używam na razie, nie? A ja z kolei granaty bardzo lubię, no podpasowały mi niesamowicie. Teraz chciałem z tobą jeszcze porozmawiać o kolejnej tutaj pozycji w schronie, czyli rat trap, bo to jest jedna, można powiedzieć, jeden z dwóch wariantów produkcji jedzenia. U mnie są na razie wszystkie na poziomie 12, zostawimy je sobie na 12, bo jeszcze Box of Plants, do którego za chwilę też przejdziemy, mam na poziomie, wszystkie są na poziomie 11 i jedzenia mam tyle, że co tydzień to mi zapewnia 10 tysięcy, więc to na razie ich rozbudowę wstrzymałem, a surowce sobie przekazuję na wyższy, to znaczy na wyższy, na pozostałe rzeczy. Pamiętam, że rat trapy to zawsze mi mówiłeś, żeby właśnie w nie szybko iść, żeby one zapewniały te jedzenie. Tak, że są... tak, jak ktoś, bo to, kurde, zależy jak ktoś będzie grać w Igora, bo jak ktoś przychodzi i sobie będzie grał raz w tygodniu, no to wiadomo, że mu takie rat trapy, to tam nie będzie się bawić jedzenia. Ale jak ktoś jak uważa, że będzie grał, nie wiem, no, często, że ten, no to wiadomo, i będzie opierał się na tej pace złotej, na tym komplecie tych pak, skrzyni, tych za jedzenie, no to wiadomo, że to sobie lepiej sobie zrobić, nie? Bo po co na mapie zajmować miejsce w plecaku jedzeniem? Tak. Jak można przynieść czy metal parcy, czy te druty, czy gwoździe, czy nie wiem, każdą inny ten, nie, materiał, czy nawet nawet białe bym powiedział te części do broni, nie? To moim zdaniem takie to jest ten. Dobra. To bym właśnie... No Smokehouse z kolei zwiększa produkcję właśnie jedzenia z pułapek ale na szczury. Smokehouse potrzebuje chemii, bodajże i szkła, albo chemii i ten. Wiem, że tak jak mówię, jak se, ten, każdemu z kim grałem, każdemu zawsze mówiłem, rób tego, nie? Water distillation, nie pożałujesz, bo mówię, później będziesz te leki robił, bo to czekać na nie to też jest źle, nie?
Tak, bo tutaj jeszcze dobrze, że o tym wspomniałeś, bo przypomnijmy, że na przykład jak mamy consumables, czyli te rzeczy, które sami tworzymy, one, jeśli mamy na przykład, poczekajcie, jammer, jak tutaj zwrócicie uwagę, mam parts 5 na 4, czy i w tym momencie, jak wcisnę kwadrat i x, to jest instant, więc od razu jest wyprodukowany. Ale jeśli nie mam do niego części i chcę zrobić na przykład, powiedzmy, antybiotyk, to antybiotyk u mnie się będzie teraz, jeden antybiotyk produkował 2 minuty, a nie mamy tutaj możliwości, że możemy sobie ustawić, powiedzmy, że niech mi się wyprodukuje 100 sztuk antybiotyku i na następny dzień już będę miał gotowe. Tylko to właśnie musimy pojedynczo. Jedyne, co możemy w dużej ilości produkować, to jest amunicja. Tutaj możemy zlecić produkcję określonej liczby. Czy chcemy pojedyncze sztuki, czy chcemy dziesiątkami, czy chcemy nawet setkami. Amunicję akurat w dużej ilości możemy produkować, ale jeśli chodzi właśnie o consumables, czy samą broń, to zawsze możemy tylko jeden egzemplarz sobie produkować. I tak to właśnie wygląda. No dobra, później mamy Box of Plants. Box of Plants to jest zaraz po ratrapach druga rzecz, która nam generuje jedzenie, tylko one są zdecydowanie mniej wydajne niż ratrapy, więc jeśli ktoś zaczyna, to lepiej właśnie te ratrapy, żeby sobie więcej jedzenia produkować, a Box of Plants to jest jakby do tego dodatek. No i Outhouse. Outhouse ma takie same właściwości do Box of Plants jak Smokehouse do pułapek na szczury. Zwiększa nam po prostu wydajność produkcji tego jedzenia. Box of Plants, no, u mnie na razie są na takim poziomie, tutaj wcześniej zbierałem. To wam tylko pokazuje lokalizację danych miejsc. Dobrze, co tu jeszcze mam do zebrania? No, Woodlock wspomniany wcześniej, antena wyprodukowała mi 5 koron, więc tutaj już mam na chwilę 1149. Za zawsze Nie, możemy to w zobacz. sklepie na coś wydać. I teraz Moman, mam do ciebie takie pytanie. Jakie jest prawdopodobieństwo na przykład, że w sklepie dostaniemy, powiedzmy, na to schemat na radyjka albo na płytki Ale tego? był schemat na radyjka. Kiedy? Był, jakiś czas temu był schemat na radyjka. One kosztowały chyba 900 koron, ale był. O, no to kurczę, pewnie wtedy jeszcze nie grałem. To by mi się Nie, przyda. nie, to było jakoś mówię ci. Nie, że niedawno, ale był. Pamiętam, były radia. Jeszcze się śmiałem, bo mówię, kurde, że mówię, kurde, teraz radia dali, a już one były właśnie obcięte chyba jakoś tak, albo miały być już zabrane. Wiem, że były. Były, bo ludzie nie mogli tego i czegoś jeszcze nie mogli dostać i to Płytek, też. płytek. Nie, płytek jeszcze nie było. Nie, Aha, płytek jeszcze nie było, dobra. ale bym. No ja cały czas trzymam korony właśnie tylko na radyjka i na armor platey, jak się pojawią. To są dwie rzeczy właśnie bardzo, bardzo takie dla mnie kluczowe, żeby móc troszeczkę bardziej ruszyć z miejsca. Dobrze, jeszcze teraz chciałbym na chwilę powrócić do rzeczy, które warto z tych consumables produkować. Jesteśmy początkującym graczem. To co powinniśmy sobie zawsze na wyjście zabierać i w jakiej ilości według ciebie? Już mówię. Już wam mówię. Znaczy, tak, ja uważam, że powinno się brać na początek, no to ja zawsze dezynfekanty dwa. Znaczy, ja biorę, opowiem, co ja biorę. Ja biorę tak, dwa dezynfekanty, jeden painkiller, jeden antybiotyk i dwie kofeiny. To jest mój zestaw. No ja mam Brałem kiedyś dwa troszeczkę. antybiotyki, Aha. brałem kiedyś dwa antybiotyki, ale za dużo ich traciłem, bo ginąłem i stwierdziłem, że nie, obcinam ten i mówię, tyle mi nie jest potrzebne. To jest mój zestaw na wyjście, nie? Znaczy, a dla początkujących, no to bym zrobił tak, trzy dezynfekanty i jeden bandaż. Jeden bandaż, tak? Tak jest. Bo bandaż nam odnawia połowę straconej energii, czyli jeśli Tak jest. straciliśmy równo połowę energii, to on nam odnowi 25%. 5%, tak jest. A dezynfekant, no to po prostu odnawia nam, powiedzmy, po 30% chyba, z tego co pamiętam, on nam tak mniej więcej regeneruje życia, więc trzy dezynfekanty teoretycznie powinny nam chyba tak 90% paska energii zapełnić, coś koło tego Tak, chyba. no tak. One są dobre. A właśnie ja mam taki zestaw, że mam jeden antybiotyk, jeden painkiller, trzy dezynfekanty i jeden bandaż. Jak oceniasz właśnie
Albo inaczej, po co bierzesz painkiller i antybiotyk? Znaczy, no to, bo to one są jak one ze sobą są razem powiązane, bo jeżeli ktoś zbija mnie tam do 5% życia, to zależy też jaka sytuacja, jeżeli jestem za osłoną i wiem, że nikt mnie nie przyciśnie, no to wrzucam szybko antybiotyk i poprawiam to painkillerem. Wtedy mam całe życie. Wtedy painkiller mi nie ubywa, znaczy ubywa, ale antybiotyk go zaraz cały czas mam full HP. Tylko kolor jest tam się zmienia. Tak, pomarańczowy mamy bodajże tak, po painkillerze. Pomarańczowy się zmniejsza, a niebieski tak czy zielony tam zwiększa. Tak. Te dwa, ale to tak jak mówię, nie? Bo wiadomo, że nie wszyscy na początku będą mieli te, nie? To tym bym się nie kierował, nie? To tak samo jak się idzie na początku, idziesz na ten, no to najlepiej, na Encounter, to najlepiej. Chcesz zdobyć pakę, nie? Nie masz broni za mocnej, nie masz ten podjazdu do tych mocniejszych. Jak to wymyślić, nie? Jak tego dropa zawinąć, nie? No to pierwsze trzeba zlokalizować stację, tą, gdzie się ustawia dropa. Czyli tam, te com station tak zwane. Te com station, tak. Tam ustawić na jednej, albo na tej samej, tylko później poczekać, ustawić niewidzialnego dropa, a na drugiej dodatkowe elementy, dodatkowe rzeczy, czyli tam amunicja i leki są. I wtedy, gdy drop spadnie, a wiesz, że na przykład nikogo tu nie ma, albo nikt nie będzie cię widział, że pójdziesz po tego dropa, zawijasz się po dropa, bierzesz tylko dropa i na przykład niebieskie leki, bo tam są dwa, no to ja to je zawsze biorę. I powoli, po cichu się wycofujesz. Nikt nie widzi, że masz dropa, bo jest niewidzialny. Nikt nie widzi, że wziąłeś dropa, no bo elementy paka jeszcze stoi. Tak. Więc ty spokojnie, po cichutku opuszczasz mapę. A ludzie gdzieś się tam dalej biją, nie? I to kurde, nie? Tak, moim zdaniem tak powinno się grać na początku. Ktoś powie, ale że to tam ten, nie? No ale jeżeli czujesz się dobrze na siłach, jesteś dobry, masz dobrą broń, no to kurde, kto ci nie daje walczyć, nie? No możesz te paki nawet niewidzialne nie ustawię. Twój wybór. Ale jeżeli jesteś, mówię, też dropa zawinąć, to tym sposobem, nie? Najprościej. Okej. Okay. Właśnie dobrze, że teraz poruszyłeś ten temat właśnie jakby zaczynania, bo chciałem z tobą porozmawiać chwilę o tych broniach podstawowych, czyli te oznaczone kolorem białym, jakie możemy mieć na początek. Wiadomo, że przeważnie zaczynamy z Thompsonem, ale jak mamy do wyboru właśnie, powiedzmy tak, Thompsona, WZ-58, co tu dalej można jeszcze wziąć, poczekaj, Grisgun, ES-16A2, czyli M-16 i AKM-a. To są główne bronie. Najlepsze bronie z tych białych to oczywiście to jest tak, na krótki dystans IZH-43, najlepszy shotgun z tych wszystkich, to on tu jest najlepszy. Drugą bronią, która jest bardzo dobra, i chociaż jest biała, to jest właśnie ES-16A2, czyli ta M-16. To jest ten. I trzecim jest AKM. Znaczy AKM i ta M16 bym na tym samym poziomie. One są dla mnie takie same, nie? Na Xboxie grałem kiedyś AKM-em i świetnie się grało, on jest naprawdę dobry. Tylko że jak ja mam bugla do wyboru, to ja nie będę grał z AKM-em, nie? No ludzie, nie? Jasne. Mnie. No ja bardzo tak lubię AKM-a. To są trzy bronie takie na początek. Nie bawić się na początku, że tam ktoś, widzę ludzi, początkowych graczy, że oni cztery bronie, nie? Shotgun, grisgun, nóż i klamka. Po co ci? Ty w życiu tego nie użyjesz, nie? Nie ma szans, nie? Tylko zginiesz i stracisz. Tylko zginiesz, nie? I od razu wszystko coś. Zawsze jedną broń się bierze, nie? W krótkie bronie bym też nigdy nie pchał się. Bo widzę, dużo ludzi biega z klamkami. Nie, no, sorry. Przyjdzie koleś z jakimś karabinem i tak cię zgniecie, więc tu sensu nie widzę. No noże są, noże na obecną chwilę są... W ogóle nie wiem, czy to naprawili, ale kiedyś było tak, że nożem, jak położyłeś się, gościu cię nie zabił, nie? Leżącego nie ma szans, nie? O, to ciekawe. Nie wiem, jak teraz, trzeba by było kiedyś ten spróbować na tym...
wziąć po nożu i sprawdzić. No ale one są na chwilę obecną bezużyteczne. Nie ma sytuacji, nawet jak No mamy bo nie ten. ma tej, nie ma tu moim zdaniem tego elementu zaskoczenia. Widzisz gościa w krzakach, podchodzisz go tyłu i dziako. Jednym tym, takiego Rambo, nie? Tego Johna. Zabijesz tym złotym. Powinno być jednym strzałem. Nie. Tu jest, że z broni z jednym strzałem zabijesz kogoś w głowę, ale od tyłu nożem nikogo nie zabijesz. No i koniec, nie? No Tak. to się kłóci. Moim zdaniem nóż jest tutaj bezsensowną bronią, jest zbędnym tylko. Tak. Dużo Pełno ludzi tego się. znajdujemy na mapie, a nic Tak, nam nie daje na dużo dobrą ludzi sprawę. widzę, jak wybiega z nożami i ten nieraz nie ktoś tam chciał ciachać jej, to dwa razy z kolby dostał, to zastanowało go i serię i do domu, nie? No Tak. to miał przykrą niespodziankę. No bo mamy na przykład jeszcze z tych białych broni, mamy WZT-58P. Ja jej osobiście bardzo nie lubię. Nie wiem, jakie jest twoje zdanie na jej temat. Niby podobne do Ja AKM-a. kiedyś grałem z kolegą na Xboxie i on mówi, ty wiesz, no to ta WZ-ka jest dobra, nie? Do mnie. No dobra, to sobie zagram, nie? Poszłem samemu na Encantera. Ja gościa nie umiałem trafić z 5 metrów, nie? Tak, Ja dwa tak, tak, magazynki tak. wystrzelałem i nie trafiłem go. W końcu zmieniłem, bo miałem już tego shotguna i ZH-43. Zabiłem go tym shotgunem. Z tej WZ-y za cholerę ten. Ale to jest za to broń, z której można powiedzieć, że często ginę, nie? Bo ona w rękach gracza, który nie ma 100 zabójstw, to ona jest śmiertelna. Moim zdaniem dla graczy, którzy nie mają 100 zabójstw i wszyscy inni mają głowę jak takie balony napompowane, nie? Takie, ja wiem, z 10 razy większe, nie? Bo Bo to właśnie. naprawdę, no to, ja widzę gościu, wyskakuje z WZ-ką 1 na 1, ja z Bigiem przez Habardem, i on mnie trafia jednym strzałem w głowę. No ludzie, jak? Ja się pytam, jak? Ja to miałem tyle razy w ręce i nigdy w życiu, nie? Nie ma cholery, nie? No bo to jest też taki myk w grze, że gracze początkujący są jakby tak, mają preferencyjne, jak to nazwać. No, mają fory, nie? Żeby ich gra nie odrzuciła, nie? No bo kurde, można by ja widzę, że są, że ludzi znajduje niskie levele tymi, nie? Samych początkowych graczy, ale jeżeli na przykład już takich meczy się jest w trakcie 90 i przychodzi dwóch takich świeżych graczy, no to wiadomo, że nie będą czekać, aż tamci skończą, tylko wrzuca ich do pierwszego lepszego meczu, tak? Czyli wrzuca ich do tych normalnych graczy. No i później to się kończy tym, że oni zabijają tych dobrych. Mówią, kurde, nie, no zabiłem gościa, co miał 5000 kili, nie, zabiłem gościa, co miał 10000 kili, nie, no ja jestem dobry, nie, ta gra jest dla mnie, nie. I on się tak wiedzie ten, nie, do tych 100 kili się tak gra, widzę, że właśnie oni są tak strasznie odważni, ci gracze, wyskakują, ten, za kamieni, ten, chcą się strzelać, nie, no, czasami wygrywają, no bo jeśli oni mają tego boosta, tak, czy nie wiem jak to nazywam, to ułatwienie, no to wygrywają, ale później oni są gnieceni, tak, po 100 killach oni są traktowani jak normalni gracze, jak ci stopu, jak każdy inny i oni już wyskakują jeden na jeden i oni naprawdę ani cię nie umie trafić z tej WZ-y, zglizgana czy cię po, nie wiem, dwa razy trafi i do domu on dostaje serię albo full auto z Bigla i go nie ma, nie, i na takich se nabijasz ten. To też ludzie niech sobie wiedzą o tym, żeby nie ufać temu, że o kurde, nie, zabiłem gościa ten, o ja przydzielę, ale dobry jestem, nie? A ja to tylko do 100 zabójstw, nie? A później to już niestety dopada nas szara rzeczywistość i tak, już musimy się mierzyć. Tygodnie. Później ciebie biją ci niscy, nie? Tak, właśnie ja też się z tym spotykam, że potrafię nieraz cały magazynek czy ze zwiju nawet wpakować przeciwnika niskiego właśnie poziomu i on cały czas żyje, a on mierzy do mnie powiedzmy z tego, z raka i dostaje heada z odległości kilkuset metrów, co też jest niemożliwe. Moją ulubioną bronią na Xboxie jak zaczynałem, bo tu to nie wiem, bo tu od razu widziałem, nie, jakie są dobre i odegniałem, ale ten Suomi, nie? Suomi? Kurde, Właśnie tak. często krywałeś tym Suomi i chciałbym się ciebie zapytać, dlaczego tak właśnie tą broń preferujesz? Po pierwsze tak, duży magazynek, czyli idziesz na strzelaninę, więc się strzelasz. Zabijasz strzałem w głowę też z jednej tej. No najgorsze to, że te mały damage robią naboje, bo one tam zaraz powiem, ile one mają tam damage'u. Bazowy damage to one mają 29, nie? Czyli trzeba 4 pociski trafić. Ale no uwierz mi, że na te 70 trafisz te 4, nie? No to jest niesamowity rozpylacz. To jest dobra, to jest. Ja powiem coś takiego. Bronie typu ADR-ka, Słomi, Pesza najlepiej sprawdzają się na baterii.
na małych mapach, gdzie wiadomo, że ktoś idzie za rogiem, gdzie szybko do kogoś podbiegniesz, to one się sprawdzają, tak? Bo tam, gdzie jest dystansowo się będziesz strzelał, to za cholerę, nie? Z tego słomi to gówno działasz, nie? A takie właśnie pytanie jeszcze mam do ciebie. To w takim razie czym się różni pepesza od słomi? Tutaj jakbyś Nie, to. chyba pociskami, ty wiesz, zaraz ci powiem, i chyba tego, no kolorem wiadomo, ale ten, chyba pociskami, zaraz ci powiem. Ty, nawet pepesza ma słabszy, ale ma tak, ma fire rate, Większy. rate of fire, tak, bo ma 900, a chyba słomi ma 700, nie? Gdzie to słomi? Nie, Słomi 800. 800. No to 800, tutaj no. troszeczkę gorzej Tak, jest. tak. Dobra. Ale na tym, na shootoutie, jak pepesze dorwałeś, nie, no to. A co ty, nie? Nikt ci ten. No i pepesza lepsza jest, nie? Bo Słomi ma ten 7 chyba, a ta ma 3,6, nie? Dobra, i teraz I ma jeszcze ten. jedna rzecz. No i najgorsze, że do Słomi jest ta ten to karew, nie? Ta amunicja. Ona jest tylko do słomu, nie? Tylko i wyłącznie, czyli do nie, niczego. do pepeszy, przepraszam, do pepeszy. To karew jest tylko do pepeszy, nie? Poczekaj, poczekaj, to karew. Tylko ma Faktycznie. pepesza. Tak, Tylko tylko do pepesza ją ma, pepeszy. nie? Czyli żadnej innej nie możemy Bo mieć słomu, tak, bo zastosowania. słomi ma tam do kilku chyba jest ten. Do MP5 pasuje. Do Do Lugera, Rafiki. Tak, do tak, tak. Aura, tak, do Gala. No jest Tak, bardziej tak. właśnie, bo tu mamy 9, 19 Nie, do Aura jest parabelu. niebieska, do Aura jest niebieska. Ale tutaj mamy do Aur para. Aur para, dobra, do Aur Tak, para, okej. więc do tego pasuje. No dobra, słuchajcie, to na chwilę obecną. Dzisiaj to taki pierwszy odcinek zrobiliśmy, gdzie rozmawiamy troszeczkę o podstawach i tak dalej. Będziemy chcieli w krótkim czasie wrócić z kolejnymi właśnie materiałami. Dajcie znać w komentarzach, co myślicie, jak wam się ogólnie Momanka słuchało i czego chcielibyście się też od niego dowiedzieć. To będziemy chcieli w kolejnych właśnie materiałach na wasze pytania odpowiadać i też przygotować, że tak powiem, jak grać na poszczególnych mapach, żeby, można powiedzieć, odcinek był poświęcony na daną mapę w trybie Encounter, na przykład Anniken jeden odcinek, Victorsen drugi, baterie i tak dalej, i tak dalej. A na dzisiaj to by było na tyle. Momanek, bardzo ci dziękuję, że znalazłeś czas, żebyśmy zrobili ten odcinek. Nie ma sprawy, no. Jak będę ktoś chciał coś dowiedzieć, niech pisze, nie? To tak jest, tak ja jest. pomogę. Oczywiście ja nie jestem najlepszym graczem w to. Ja po prostu lubię tą grę i ja gram nie tak jak inni mówią, tylko ja gram tak jak ja uważam, że mi się dobrze gra i tak powinno. Ja nie mówię nikomu, że ma tak grać. To jest najważniejsze, bo ktoś powie, o kurde, on kazał tak grać. Nie, nie, nie. Ja gram tak jak mi się podoba i ten. Ja powiem jedno też takie coś, że ja gram tak jak przeciwnik pozwala, tak? Jak ja widzę mocnych zawodników tak z topu, no to ja już nie biegam po mapie, nie? Jak debil, jak kurde bez głowy, żeby o pyk i od razu leżę. Nie, nie, nie. To nie tak jest, że ja będę biegał i oni będą mieli łatwo, bo mnie od razu zabiją. Nie, nie. Ja właśnie robię wszystko, żeby im utrudnić grę. A to, że ja gdzieś kurde wyskoczę za rogu i go zabije i on mi później mówi, że ja siedzę w krzaku całą grę i ten. Nie, 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 to wcale tak nie. Nie. Nie może tak być, że ktoś będzie ci mówił, jak masz grać, nie? Przecież tych, co to tak biegają i ten, na otwartą walkę, to ich jest kilku, tak? Tak. Kilku jest tych graczy. A reszta to są normalni gracze, którzy siedzą tak jak ten, chcą wyjść z Encantera najlepiej z dropem i się nie wdawać w jakieś tam zbędne, tak, strzelaniny, nie? Tak, tak, tak. Wiadomo, przychodzą się strzelać, no to wiadomo, przychodzą się strzelać, nie? Ale jeżeli przychodzisz po dropa i po loot, no to wiadomo, że, bo ciężko jest utrzymać, być pierwszym w killach, pierwszym w lucie i pierwszym w dropie. Tych trzech rzeczy nie da się naraz, bo jeżeli będziesz chciał być w killach, pierwszy, to nie możesz lutu zbierać, bo będziesz za ciężki. No tak, to nie będziesz wtedy już tak mobilny. Nie będziesz biegał wtedy. Też prawda. Będziesz chciał być pierwszy w dropach, czy tam w lucie, no to po dropa też już nie pójdziesz. No bo co, pójdziesz po dropa i zginiesz na dropie, będziesz pełen zapakowany? To tak. Będziesz za każdym razem żałował. Co, będziesz grał z ubezpieczeniem? Stać się na to, żeby wydawać 60 koron na każdy mecz? No tak, bo to no, powiedz, moment zasady, się nie? rozejdzie. 600 koron i 100 meczy i to tam chwila, moment i nie masz tego. No to też prawda. Moim zdaniem to nie ma co, znaczy, ja szanuję ich za to, jak grałem, bo dobrze grałem. Moim zdaniem ten, nie, tam
całe te bieganie jest ok. Jak dla mnie to psuje Wigora, nie? To psuje, bo inni gracze, którzy chcieliby ten grać, właśnie zbierać ludzi, te, no muszą się liczyć z tym, że oni wiadomo i zaraz zabiją, nie? Mm-hmm. No są takie gangi, które polują właśnie. Tak, tak. No, to więc ja, każdy moim zdaniem powinien dostosować grę do tego, jak uważa, nie? Ja dostosuję, zawsze mówię, jeżeli widzę, że lobby jest pode mnie, że poradzę sobie, no to wiadomo, pierwszy kontener, safe, czy co tam, ten biegnę, nie? Ustawiam sobie dropa, no i zaczynam ten, patrzeć, wiem, gdzie ludzie się przeważnie respują, bo znam respy, więc tam się ustawiam, próbuję tutaj ten, no i próbuję strzelać. A jeżeli widzę, że goście są, którzy naprawdę są dobrzy, mają tam po 5000 zabów, 8 czy te, no to wiadomo, że ja nie będę biegał po mapie, tylko staram się lokalizować ich, tak? Bo słyszę, że strzelają, a lokalizuję i ustawiam się pod nich, nie? Jest to kamp, jakby nie patrzeć, jest to kampienie, ale jest to kampienie takie, które mi jako tako dało zaraz 4000 dropów. Jeżeli to daje mi 4000 dropów, 26 milionów lutu i prawie 14 tysięcy zabójstw, no to chyba to jest dobre, tak? Znaczy, że działa. To działa, tak? Dobra. To Moman, to słuchaj, na dzisiaj kończymy. Wrócimy właśnie do tego przy materiale o pierwszej mapie. Może Aniken weźmiemy na warsztat, a na razie to by było na tyle. Dzięki jeszcze raz, dziękuję wszystkim za uwagę. Do usłyszenia w kolejnym materiale. Trzymajcie się, cześć. Jeżeli doceniasz tworzone przez nas treści, możesz nas wesprzeć poprzez wybór odpowiedniej opcji na YouTube i jeden z poszczególnych wariantów. Można to również zrobić poprzez Patronite, PayPal oraz Tipli. Za każdą pomoc bardzo dziękujemy i doceniamy wkład, jaki macie w rozwój tego kanału.